Cześć, tu Taoczin i witam was. Nagrywamy specjalnie z LAN-a, znaczy nagrywam ja w tym momencie sam. Jest to jeden z początkowych meczów, początkowy dokładnie był nasz i nie jest nagrany. Wygraliśmy, a tymczasem grają dwie drużyny. Banan, powiedz mi, jakie drużyny grają? What a Shame i Extro Gaming. Tu widzimy, jak rozłożyły się piki. Bany poszły na Shena, Leone, Jaxa oraz Kasadina, Warwicka i Morgane. I właśnie oni już zaczęli grać. A my to wszystko będziemy widzieli za 30 sekund. To ja już was wyłączę i zapraszam do samej gry. Tam przywitam się jeszcze raz na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy to mi się dobrze nagrało Camtasią. Cześć, tu Taoczin i jesteśmy już w grze. I widzimy, zaraz się wczytają. Padł już First Blood, tam słyszę okrzyki. Dla teamu, bodajże was, ale to wszystko zobaczymy za 3 minuty. Około. Dalej, niech już się wczytują. Które tam mają minutę? Druga, pierwsza. Jest! I wystartowali właśnie. Zaczynają standardowo 2,3 gola, czyli żaden z supportów nie ma. Nie ma masterek typowo od supporta, czy tam wpakowane w dodatkowego golda na start. Startują z itemami. Tu widać 3 razy w teamie was, dobrze mówię? Banan, team was to są. Tak, What a Shame. What a Shame. What a Shame i Extro Game, żebym zapamiętał. What a Shame jest, są niebiescy, Extro Gaming, fioletowi. I właśnie Extro Gaming zaczęli. Na razie tutaj Irelia chyba dziwnie zaczęła, bo bez itemów w ogóle. Nie wiem, może to taktyka, może gościu po prostu tak spiął dupę, że zapomniał, że tak powiem brzydko. Mają 4 razy buty, w ogóle... Irelia bez itemów. W ogóle z Blitzcrank... Irelia się cofnęła, pojedziemy, dobra. Nieważne, Blitzcrank w każdym razie nie kupił żadnych wardów, a tutaj widzimy, że Blitzcrank jako support. Nie wiem czemu. Za to w teamie was. Są kupione 3 razy buty, potki, w dżungli jest krowa, czyli właśnie właśnie Alistar, który zaczął z Cloud Armorem bić opadami. No ciekawie, ja na krowę w dżungli preferuję jednak buty. A Janna standardowo tutaj z itemem regeneracji many, czyli Fairy Charm, 2 wardy i jeszcze sobie zdołała kupić 2 potki. Szykują się tutaj, ani jedna drużyna, ani druga nie zdecydowała się na ganka. Pilnowali swoich blue. Bot się cofnął. Bot niebieski się cofnął. Tak samo top, teraz poszli na linię. Raczej nie powinni ani jedna drużyna, ani druga stracić farmy. Tutaj widać fioletowi zaczęli od wilków. Niebiescy się na to nie zdecydowali. Alistar będzie robił blue, tak samo Nautilius. Tutaj widzieliśmy też, rozmawialiśmy o tym z Bananem, że nie poszedł pierwszy ban u nas, od razu poszedł do Nautiliusa. Tutaj nie poszedł ban na Nautiliusa, first pick od razu Nautilius. Zobaczymy, jak ten gracz sobie poradzi tym czempionem. Na topie widzimy właśnie Kaylee walczącą z Irelią. Rzućmy okiem na mida. Jest Kennen kontra Xerath. Tutaj chyba szykuje się na gang szybki Crowa. Ma drugi level, zrobił blue i od razu idzie na Irelię. I tutaj czuję, już harasuje Irelię. I jest podbicie, jest wybicie. Zobaczymy, czy pójdzie first blood. Bardzo blisko. I jest. Poszedł first blood. To jest właśnie to, co krzyczeli mi wcześniej. Jest 1-0, top pad pierwszy. Na bocie jest Corki kontra Graves, no i z Corkiem jest Blitzcrank, który zaczął bez wardów, co mnie trochę dziwi. Z Gravesem jest Janna, czyli tutaj typowo pod damage. Będzie pewnie maksowała tarczę, zakładam, żeby Gravesowi jeszcze zwiększyć tego bursta początkowego. Na razie ma dodany w Q i w tarczę. Graves dość stara się pushować, nie wiem, te miniony. No nie, stara się rozhitować. Wcześniej tak widziałem Q, które jednak tam te miniony lekko spuszowało. Nautilus w tym momencie zrobił Reda. Alistar po tym ganku wrócił z powrotem do dżungli, zrobił wilki. Teraz idzie na właśnie na duchy. Już zrobił duchy, teraz Nautilus zrobi duchy. Ale wracając jeszcze do tematu. Ogólnie to wszystko nagrywa się na samym LAN-ie. My jesteśmy tutaj właśnie grają ludzie. Obok mnie siedzą, wszystko się dzieje na żywo.
Znaczy, wy oczywiście niestety nie zobaczycie tego na żywo, ale dopiero na YouTubie po tym, jak wrzucę wideo, relację, którą już prawdopodobnie widzieliście. A tymczasem szykuje się gank na mida, Alistar nie, Kenneth szybko się wycofał. Nautilus tutaj chyba zgarnął wilki drużyny niebieskiej. Tak, tak mi się wydaje. No na razie jest 1-0 przewaga w farmie. Zobaczmy tutaj na bota wyrównany 25-24. Na topie 14 KD zaledwie nawet po tym filizgledzie. Irelia również 14, tylko równo nam idzie. Xerath 20 do 23 na korzyść Kennena. Tutaj teraz gank na Ireli, przepraszam, na Caitlyn. Irelia gank... Nautilus gankuje razem z Irelią. Ładny flash ze strony KD i nie patrz tutaj kill. Dziwi mnie trochę fakt, że Irelia mimo tego Fierce Blada i przewagi... oj, tutaj bardzo mało brakowało. Poszedł Ignite chyba trochę spóźniony, chyba on już nie zabije tej Caitlyn. Zobaczmy. Tak, Caitlyn przeżyła. Chciałem powiedzieć właśnie, że Caitlyn mimo tej przewagi Fierce Blada, ona nie wyprzedza zbytnio. Praktycznie w tym momencie prawie wcale Irelia w farmie. Tak, w tym momencie... Oj, tutaj prawie zgarnięty Graves, minion zasłonił w ostatniej chwili. 6400 do 6100, to ta przewaga golda nie rośnie zbytnio, cały czas się utrzymuje na mniej więcej 300 golda, 400 golda przewagi na korzyść drużyny was. Irelia się wycofuje. Zobaczmy, ile ona ma golda w tym momencie. Ma 570 golda, chyba zdecyduje się na kupienie kolejnego Dorana. Tak, tak, to jest to. Kupiła drugiego Dorana i jeszcze Warda sobie kupiła, na wszelki wypadek. Wiedząc, że tutaj jej Ward może się skończyć. No niestety ja nie mogę sprawić czasu działania Warda. 7000 do 6600, czyli cały czas to, co mówię. 400 przewagi golda. A po stronie drużyny... drużyny fioletowej widzimy jedynie buty i potiony. O, tutaj gang ze strony krowy, flash dziwny ze strony supporta, pierwszy trochę wydaje mi się niepotrzebnie, mógł trochę zaczekać, starać się wybić krowę, podbić, znaczy się odciągnąć, a on od razu zaczął uciekać. O, tutaj jest teraz gang ze strony Nautilusa, bardzo ładny flash Kennena i ulti, przepraszam, tak, dobrze powiedziałem, flash i ulti, ale za to fail. Ze strony Nautiliusa został zabity przez Xerapha, czyli praktycznie fail gun. Tutaj walczą ze sobą Irelia z Caitlyn. Bardzo ładnie Caitlyn praktycznie wykańcza Irelia, tutaj raczej nie ma szans. Tak, kolejny kill dla różny was. Jest już 3-0, już przewaga w goldzie wynosi w tym momencie 1k golda. Ciekawy jestem, w której minucie zdecydują się na zrobienie Dragona. Mają tą lekką przewagę na start, mają duże możliwości. Krowa bardzo ładnie gankuje, dzięki niej to prawdopodobnie jeden kill na razie. Jeden fail gank ze strony Nautiliusa, co dało killa Xerathowi. No i Caitlyn zgarnęła killa solo. Ale ładne próby ganku, szczególnie jeszcze na tym bocie. Dwa flesze poszły dzięki jednemu gankowi. Tutaj drużyna fioletowych, którzy szykowała się na smoka, nawet nie poszedł Ward. Bliskan chyba w tym momencie powiedzieli mu, że ma się wreszcie cofnąć po te Wardy, bo kupił buty, trzy poty, potu nawet nie wypił. Zwastował według mnie trochę tego flesza i na tym się skończyła jego udział w grze do tej pory. Przewaga w goldzie trochę spadła do 700 przewagi. Był 1000, wydaje mi się, że lekko farmą. Tak, Korki 62 do Gravesa, 53 w tym momencie, Korki się wycofuje, więc Graves może trochę nadrobić. Tak, Korki jeszcze nie był w bazie, Graves ma już dwa dorany przy sobie i Vampiric Skeptera. Caitlyn nie podoba mi się, jedyne co mi się nie podoba, bo ładna walka z Irelią naprawdę, ale ta farma. Chociaż stara się outfarmować Irelię, cały czas harasować, jest 33 do 27, ale ta farma na sobie mogłaby być nieco lepsza. Popatrzmy jeszcze na Xerapha 59, Kennen 56, czyli tu mniej więcej wyrównanie, ale jednak ten kill Xerapha przeważa. Dzięki temu ma więcej golda, tutaj teraz zostanie blue przez Alistara. Tak, Xerapha dostaje blue. Kennen nie potrzebuje tego blue. Nautilus może go zabierać dość dla siebie. Patrzymy tutaj próba ganku ze strony Nautiliusa w krzakach.
jest ściągnięcie. Niestety Minion i Nautilus się ujawnił. Nic z tego ganku nie będzie. Smok zbardowany jedynie ze strony drużyny fioletowej. Co prawda niebiescy są spuszczowani, więc fioletowi mogliby spróbować w jakiś sposób zabrać tego dragona, może pokryją, ale tutaj jednak jest wart, więc jakby się do niego zbliżali, wszystko byłoby... znaczy może nie wszystko, ale mniej więcej mogłoby być to widoczne. Teraz Xerof wybrał się na bota, pytanie, czy on będzie chciał gankować, czy... Tak jest, jest próba ganku, korki szybki. Szybka Valkyria, bo mieli tam Warda oczywiście i nic z tego ganku nie wyszło. Ping ze strony drużyny fioletowej, że tam szedł Xerath, uwaga. On z powrotem, spokojnie z powrotem teraz cofa na linię. Ej, patrzę jeszcze na tego topa, 48 do 30. Irelia stara się cały czas outfarmować, przepraszam, Kaylee stara się cały czas outfarmować Irelię, chociaż sama tej farmy też za dużo nie zgarnia. Graves w tym momencie 73, to jest to, właśnie mówiłem, nadrobił. Korki ma już Sheena złożonego, farmi całkiem nieźle, 76 w porównaniu do Gravesa, który ma, znaczy w porównaniu do Gravesa, oboje adekery bardzo dobrze farmią, tak samo Xerath mi się podoba na midzie. Kennen troszkę gorzej teraz zaczął odstawać lekko z farmą, ale też nieźle, top jedynie trochę siada, 30, 40 raz hitów do 49, no i dżungla 30-40, ale tutaj krowa... tak mało last hitów ze względu na to, że dużo ganków. O, tutaj bardzo ładnie skoczyła Irelia, przez co zdoła uciec idealnie. Alistar nie zdołał podbić. Wycofuje się z ganka bez zdobycia killa. Na razie starają się grać dość spokojnie. Te kile poszły dość wcześnie, teraz już raczej nie chcą się tak pchać. Ani jedna, ani druga drużyna nie wykonuje takiego ruchu dość agresywnego. Oj, tutaj po raz kolejny fail. Nie widziałem jeszcze dobrej łapki ze strony tego Blitzcranka. Cały czas łapie albo miniony, albo nic. No ciekawi mnie, czy to był dobry pick, czy może nie za bardzo im się to przyda. Wszystko się jakoś potoczy. Zobaczmy jak. Póki co jest przewaga w goldzie na korzyść drużyny Was. Oj, znowu fail łapka. Na korzyść drużyny Was 13 tysięcy do 11 800, tak 1300 przewagi gola w tym momencie. To już jest całkiem niezła przewaga. Chociaż oczywiście do odrobienia. Tutaj nic nie można przesądzać. Szczególnie w tak wczesnej fazie gry, jest dopiero 12 minuta. Za 3 minuty mniej więcej zrespi się Baron. Czyli u nich prawdopodobnie dokładnie nawet za 10 sekund zrespi się ten Baron. Wydaje mi się, że żadne drużyna nie będzie decydować dla szybkiego Barona. Jak oni nawet Dragona jeszcze do tej pory nie zrobili. Jest tutaj... pierwsza dobra łapka ze strony Blitzcranka, ale Graves szybko ucieka, ładne. Nie wiem, czy potrzebne, ale no, muszę powiedzieć, że użyteczne ulti od Janny i bot drużyny niebieskiej się wycofuje. Nie jednak chyba zostaną, no i jeszcze trochę Graves stara się pofarmić. Tutaj Xerath widzę, też stara się farmić ze swojego E, dobrze mówię, to jest skill. Tak, ze swojego E do tego rozłożył punkty. Wymaksowane oczywiście Q. Drugie stara się maksować. W będzie ostatnio maksował. Patrzmy na Kennena. Kennen zdecydował się na Shuriken, potem na W. Oj, tutaj przegapiłem akcję na topie. Był gank ze strony Nautilusa. Udany pierwszy kill dla drużyny fioletowej. 3 do 1 jest gankowana Kelly. Niestety nie dała rady uciec. Przewaga golda trochę zmalała w tym momencie, jest tylko 500 golda przewagi, to było 1300, więc ten kill dość dużo im dał. Irelia zdecydowała się na kupienie, przepraszam, Kaylee. Kaylee zdecydowała się na kupienie kolejnego warda, by nie być gankowana w taki sposób, taki oczywisty. I wydaje mi się, że teraz może uniknąć tych gardów. No powoli, wiesz, banan? Jak tu widzę, jest 700 przewagi golda, nie? Oj, tutaj ładnie stun ze strony Xerafa. Spokojnie grałem póki co. Te kile poszły na porządku, teraz jeden gank na Kaylee, przepraszam. A tak to starają się nie grać agresywnie ani jedni, ani drudzy farmią.
No tak, tak, oczywiście, tutaj to powinniśmy jeszcze zaznaczyć, że ani jedna, ani druga drużyna nie stara się counter-junglować. Tam widziałem na początku, tylko Nautilus zgarnął wilki. Przeciwników w tym momencie robi swoje. Patrzmy teraz oddanie Blue na korzyść Serafa oczywiście. Kaylee stara się cały czas farmować i harasować Irelia. Lecz ona tą farmą tak bardzo nie odstaje, chociaż muszę przyznać, że ta farma obu drużyn nie jest za dobra. Oczywiście jeśli chodzi o topa. O, wreszcie dobra łapka, znaczy już druga ze strony Biskakej. Bardzo możliwe, że padnie Grace, jest o ulti do tyłu. Tutaj ulti Grace'a do tyłu, ale Janna wyratowała spokojnie używając swojego ultimate'a. Grace przeżył tą akcję. Bardzo ładne zachowanie ze strony Korkiego. Dobrze użyty ultimate. Trochę dziwnie... trochę mnie dziwiło, że Graves nie uciekał. Oj, tutaj bardzo ładna łapka, bardzo możliwe, że Graves... Tak, Graves spada. Bardzo dobrze zrobił to Blitzcrank, tym razem pięknie ściągnął tą łapką. Jest próba ganku ze strony Alistaira, tutaj spotkanie z Nautiliusem. On nie będzie próbował, Xeraf tutaj wbija się, jest! Oj, Flash zaraz poszedł. Poszło ulti Nautiliusa, ulti Kennena. Lecą jeszcze z bota, drużyna fioletowych, pada Kennen, pada Xeraf. I zaraz bardzo możliwe, że padnie Krowa, nie używa swojego ultimate'a, nie zdołają zabić Alistaira. Kill za kill. I chyba fioletowi będą się zdecydowali na robienie smoka. Padły obie postacie z Mila, więc teoretycznie gdyby niebiescy mieli wart... O, tutaj akcja na sobie w tym momencie. Poszedł Ignite, tak wystarczył, żeby dobić Kaylee. I ulti niewystarczająco długo działało. Kill za Irelia. Irelia stara się odrobić farmę. Tutaj próba zestealowania smoka. Jest, poszedł steal. Bardzo ładne zachowanie ze strony Alistaira. Fail smite przez Nautiliusa. Poszedł smite za szybko. Ten dragon, temu dragonowi zostało trochę HP. Po czym Alistair zesmajtował i zgarnął smoka dla niebieskich. Bardzo ładnie zrobili właśnie. Sam Alistair to praktycznie zrobił, bo tylko on się bił. Reszta drużyny tam nie było, Janna jedynie w krzakach siedziała. Chyba na wszelki wypadek. Nawet ultimate'a nie miała, więc nie wiem co, czy za dużo, może by wiatr puściła co najwyżej. No jest 4-4, nadrobili szczerze mówiąc fioletowi. Gdyby jeszcze tego smocha zgarnęli, to by ta przewaga, mieli nawet przewagę w goldzie. Ale w tym momencie jest wyrównanie 19-100 do 18-900, jest tylko 200, nawet 100 już, 100 golda, a nawet 200, dobra. Jest 200-300 golda przewagi, już się nie będę tak jąkał. Baczcie, ale tutaj cały czas są emocje, cały czas krzyki ze strony graczy, że tu poszło, tam coś, nie? I wiecie, to pewne emocje całego lana udzielają również się mi. Co jest drodzy? Kasę, dobra, to w każdym razie w tym momencie widzimy tutaj przewagę. Jeśli chodzi o sam botlane, 4600 Graves, 4800 Korki. Korki ma tego killa, Graves ma jedynie deada. Jeszcze Korki ma asystę, dzięki temu właśnie jest więcej kasy. Co prawda tylko 300, ale to już jest nawet niezła przewaga jak na Dekeri. Jeszcze ta farma nieznacząco wyższa, ale jednak jest. Patrzmy jeszcze tutaj na resztę. Janna jako support ma 2000, a Blitzcrank 2200. Wydaje mi się, że to chyba... Nie jest, 2300 przepraszam. Czy Blitzcrank ma już jakieś kupione itemy na golda? Tak, on ma Heart of Golda, ma skorupę. Janna ma Filozofera, więc mają po jednym. O, tutaj jest ładny stun ze strony Xerafa, skarasowany Nautilius. Kenneth pinguje, żeby się wycofać. Krowa zgarnia Reda i czyżby chciał oddać go Grace'owi? Wydaje mi się, że to by było dobre rozwiązanie, ale chyba się na to nie zdecydują. Alistair zarobił do końca tego Reda. Jak stoimy z Goldem, no porówno. W tym momencie jest nawet dokładnie tyle samo na korzyść obu drużyn. Blitzcrank tutaj fail łapka, widziałem gang Nautiliusa, ulti w Janna. No nie wiem, czy to było za dobre rozwiązanie. Graves cały czas bije, ładny damage, przerzuci się teraz na Gravesa i fail ze strony Nautiliusa, za blisko stankował wieżę, zginął i jeszcze przyszedł Alistair, próbują harasować. Wydaje mi się, że zły fokus przesądził o tym, że Nautilius zginął, a po stronie drużyny niebieskiej wszyscy przeżyli. Popatrzmy, w tym samym czasie jeszcze Kennen padł na midzie. Jest już 6-4 za drużyną fioletową, przepraszam, na drużynę niebieskiej. I znowu ta przewaga w goldzie wróciła. 1 golda na korzyść drużyny niebieskiej.
dzięki tym dwóm killom. Xerof ma w tym momencie już 3-1. Kenen 0-2-1. Nautilus ma prawie 6000 gold, a Kenen zaledwie 4700, więc ta przewaga na widzie jest całkiem niezła. Szczególnie z tym minionów też ma o 20 więcej. Jeśli chodzi o samą Kaylee i Relię, Kaylee będzie w tym momencie ma 98 milionów, a Irelia odrobiła farmę 113. Mimo to, że jednak Kaylee miała przewagę na początku, Irelia odrobiła tą farmę i nawet wyprzedziła Kaylee. Tego się bałem właśnie, widząc, że Kaylee niezbyt dobrze farmi, ale tutaj gang strefa bardzo ładnie wykończona. Irelia, nie spodziewali się chyba tego gracze drużyny fioletowej, ani za bardzo się Irelia nie wycofywała. I jest siódmy kill. Jest 7-4, przewaga w goldzie rośnie. Już jest 1500, oby tak dalej. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Teraz puszują bota. Korki razem z Blitzcrankiem. Kenen tutaj biega, chyba chce bronić, wie, że nawet nie będzie próbował żadnego... A nie, przepraszam, co ja mówię. Kenen tutaj właśnie przyszli razem z Nautilusem po to, żeby spuszczować tą wieżę na bocie do końca i spada pierwsza wieża. Na korzyść drużyny fioletowej ta przewaga w goldzie automatycznie maleje, spada do jednego kagolda. Wydaje mi się, że całkiem niedługo może się pojawić smog. Korki już ma Trinity Force. A Irelia Witsenda. Już chyba jakiś czas temu. Xerof zdecydował się na szybkiego Rabadona. Oj, tutaj bardzo ładnie Kenen. Ładny flash również ze strony Xerofa. O, fail! Shuriken, gdyby to trafiło, to by Xerof padł. I nikt tej akcji nie ginie. Jest tutaj lekkie przycięcie. Wydaje mi się, że było właśnie przeskoczenie. Props po prostu zmienił plik nagrywania na następny. Korki ładnie używa swoich skilli w momencie, żeby swarmić każdego miniona, żeby nie opuścić i przy okazji harasuje Gravesa. Odpychając za kotę miniona od swojej wieży. Tutaj Irelia widzimy puszuje wieżę. W tym momencie się cofa. Nie chce dostać ganka lub po prostu zdecyduje się na Ricola pójść na inną linię. Może na golemy? Wraca jednak na tego topa. Trochę poparmić. Widzimy tutaj wszyscy gracze drużyny niebieskiej oprócz Kaylee zabrali się na midzie. Tutaj właśnie słyszymy krzyki. Chyba naprawdę coś niezłego będzie się działo za te 3 minuty. Zobaczymy. Póki co tak, drużyna niebieska zebrała się na smoku. Nie, chyba nie zdecydują się na robienie. Oj, fej, łapka ze strony. Ze strony Blitzcranka, oj, zabity Kenen, zabity Nautilus również, a bardzo ładnie żona to wygrała. Double kill dla Gravesa. Dostał przydatne mu kille na pewno. Teraz Free Dragon, bo już nic im nie są w stanie zrobić. Free Dragon do drużyny niebieskiej. Chyba, że Blitzcrank coś tu wykombinuje przez przypadek. Oj, złapa, nikogo nie będzie chować, fail łapka po raz kolejny. W tym samym czasie Kaylee jeszcze nawet zdołała spuszczować topa na korzyść drużyny niebieskiej. Padł top, padł dragon, padły dwa kille. Na pewno udana akcja ze strony drużyny niebieskiej, strony was i jest w tym momencie 23 minuta. 30k golda do 26300, to już ta przewaga jest całkiem niezła, prawie 4000. Naprawdę przez tą akcję całkiem nieźle kasy zarobili. Teraz cofnęli się w większości po itemie, jedynie Graves z żoną zostanie na bocie. Kaylee też się również się cofnęła, zdecydował się na kupienie Infinity Age'a, to jest AD Kaylee. Czy to jest dobry build? No i co? Nie można powiedzieć, że się nie sprawdza. Irelia ma 1-3-1, ona co prawda... Kaylee co prawda 2-2-1. Chociaż... Oba kille, nie przepraszam, jeden kill padł od ganka, jeden na Kaylee padł tak prosto. Oddanie Reda dla Kaylee. No ciekawie. Graves nie zadowolony na przyjęcie tego
Red Hat, patrzmy jeszcze na itemy Gravesa. My Infinity kupił już Dodgera, więc wydaje mi się, że będzie kupował Phantom Lancera, albo przynajmniej Zilla. Corki ma Trinity, Forza i Vampiric Scepter, tam jeszcze Graves też miał Vampiric Scepter. Zobaczymy, czy zdecyduje się teraz na Infinity Edge, czy na Blood Twistera, bo wydaje mi się, że inne pomysły w tym momencie nie mają sensu. Ale ciekawią mnie te dwa Infinity Edge, po stronie drużyny niebieskiej właśnie. Jest gang ze strony, znaczy Halka Irelia kontra Kaylee. Pucha PS harasowany i gang na bocie strony Nautilusa z Korkiem. Oj, tutaj bardzo ładnie Janna podbija. Oj, fail łapka. A wydaje mi się, że Janne zdołają dorwać. Tak, spada kill. Kennen jeszcze przybiega. O, jest bliska. O, bardzo ładnie strzał ze strony Gravesa. Patrzmy dalej. Kennen bije na ulcie. Pada. Pada Kennen od razu w sekundę. Xeraf robi. Xeraf robi double killa. Pada również Korki i Blitzcrank. A Xeraf wycofuje na 500 życia. 4 kile za 1, bo jedynie Janna padło wcześniej na pewno korzystnie dla drużyny niebieskiej. To chyba była ta akcja właśnie, co oni tak zaczęli krzyczeć te 3 minuty temu. Wycofanie ze strony Jay. Kelly nawet nie zareagowała. Jak tak spoglądam na ekrany drużyny w niebieskiej, bo ci akurat siedzą obok mnie, starają się w tym momencie puszować Milan, ale nie będę mówił to, co się dzieje za 3 minuty, bo to praktycznie nie ma sensu. Będę komentował to, co widzimy. Jest 13-5, przewaga w goldzie 4600 na korzyść 4700 na korzyść drużyny niebieskiej. Puszują teraz Mida i Mid pada. Poszedł jeszcze haras lekki od Xerafa. I zobaczymy, czy tutaj poszedł Wart. Korki sobie zabrał Blue. No rzeczywiście to było rozsądne z jego strony. Kennen nie potrzebuje tego Blue, a Korkiemu na pewno może się przydać. Jest 3600 do 36300 do 31400 golda przewagi już. I decydują się na Barona. Decydują się na Barona, zobaczymy jak im to wyjdzie. Drużyna niebieska ma tą przewagę. Dwa warty tutaj stoją ze strony drużyny niebieskiej. Jeden ze strony fioletowej. Czają się. Trzeba się drużyna fioletowa. Czy ci będą robić tego Dragona? Wydaje mi się, że opuszczają. Tak, opuszczają Dragona, nie chcą ryzykować. Nie mają orakla, nie mogą zniszczyć tego warda. Tutaj lekki hara. Znowu od Xerafa łapka nieudana. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Czy będzie jakiś teamfight? Na razie spokój. Wszyscy zebrali się na midzie, obie drużyny. Fioletowi lekko czekają na push minionów. Korki chyba będzie starał się zharasować, mając tego swojego ultimate'a. Alistar próbuje wbić, o, drużyny flash, ale że fioletowy się wycofał, chyba to będzie nieudane, tak mi się wydawało. Niepotrzebny chyba ten flash, że źle. Mogła pójść Shurelia, wcześniej nie posiadają Shureli. Gracze drużyny niebieskiej. Alistar zdecydował się na kupto, Shureli Jada to samo. A za co Nautilus ma już Shurelię złożoną. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry item do inicjacji i w tamtym momencie przydałby się Alistarowi w 100%. Jeżeli chciał w ten sposób zainicjować, oczywiście co by z tego wyszło, nie wiadomo. Póki co fioletowi puszują Mida. Niebiescy AD Carry razem z supportem. Byli na bocie, teraz wracają z powrotem na Mida. Po odpuszczowaniu tam minion dochodziły do wieży. Przewaga w goldzie teraz za bardzo nie zmienia się, jest 38 tysięcy do 32 700. To jest 5 buka golda przewagi na której drużynie niebieskiej.
Jeśli chodzi o farmę AD Carry, 208 Graves, 233 Corki, lecz Corki ma zaledwie 2 kile, Graves w tym momencie już 4 i 2 asysty, Corki 1. Po jednym deadzie. Standardowo teraz drużyna niebieskiej zdecydowała się na robienie smoka. Od razu, nawet nie czekali tutaj na reakcji drużyny fioletowej czy próba ganku. Poszła Shurelia, nie zdążyli nawet biec. Ale bardzo możliwe tutaj ładne ulti, chyba ładne wbicie się Kennena, bardzo ładnie to zrobił. Zoni użył fokus teraz na Graves, to powiedział, Kennen się wycofuje, pada Kennen, pada Graves, pada Janna. Wilka miał wpisów do życia, oj też ginie. Kaylee czy ma paść? Tak, i został sam Alistar. I czy wypił pójść Ace? Żyje Irelia, naprawdę ładnie dawać robi, żyje Nautilus, tak, poszedł Ace na korzyść drużyny fioletowej. Niespodziewanie, bo niebiescy tutaj porobią jej przewagę. Spuszują, wydaje mi się, mida. Przewaga w goldzie nadal na koszul drużyny fioletowej, przepraszam, niebieskiej, ale jest mniejsza, szczególnie po zniszczeniu tego tureta. 41,437,500, ta przewaga w goldzie skończyła się na 4000 w tym momencie. Nadal jest dość duża, Barol cały czas stoi nieowardowany z obu stron. Bliska idzie z dużą ilością wardów, bo aż 5, 4 do 4 zwykłe Wizard wardy, przepraszam, zwykłe Side Wardy i jeden Visual Ward. Janna też poszła owardować. Nadal brak Orakla z obu stron, co mnie dość dziwi, bo na pewno by się przydały. Bo tu widać wyraźnie, że obie drużyny wardują. Tu poszedł Vision Ward, bliska niższy Warda drużyny niebieskiej na Baronie. Ładne ściągnięcie Janna, ale tutaj chyba nie będzie żadnej inicjacji, tak brakowało tutaj bez drużyny niebieskiej, przepraszam, fioletowej. Co drodzy? Jak ci się podoba? Właśnie rozmawiam z naszym sportem, który pięknie spieprzył jedną akcję w poprzednim meczu. Ale nie mówię, bo mi też w pewnym momencie nie poszło. Jak oceniasz ten mecz do tej pory? No, jest się bardzo dobrze. Co ty pierdzielisz? Grają bez nadziei. Pani zła kopka drużyny Extra Gaming, czyli purpurowy, czy jaki zapytałem? Tak, fioletowy, purpurowy, jeden pies. No i robi się dwóch wybrów na nagranie. Tak, czy poszedł Visual Ward ze strony... Niestety. Poszedł Visual Ward ze strony drużyny niebieskiej, zniszczyli tam warda i zwykłego, i Visual Warda drużyny fioletowej. Nie wyszedł grab i skaka wcześniej, no teraz próba jeszcze złapanie przez Latiniusa też nie udala. Wcierają ostrożnie. Jest w tym momencie, słyszę właśnie okrzyki, czyli tam musi niezła akcja się dziać. W każdym razie teraz jest akcja drużyny niebieskich, wybiera się na Barona. Zobaczyli, że jest Ward. Na pewno go... Nie widzą go. Ward jest tak postawiony, że nie mogą go widzieć. Oj, cofnęli, zauważyli łapkę bliskanka. Graves dalej robi tego Barona, nie? Odpuszczają. Przebiegają Fedetowi. Cały czas czają się niebiescy na tego Barona. Wydaje mi się, że uważają, że to będzie ich taki punkt kulminacyjny, zrobienie Barona, po czym szybka akcja, szybki teamfight lub cofnięcie się i teamfight z tą przewagą buffa. Chyba na to czekają. Póki co nie chcą, tutaj wywoływać żadnego teamfightu. Chcą jechać. Oj, tutaj próba grała przez Biskanka, nie poszedł, nie zdoła nikogo złapać. Nie padło kill. W ostatnim czasie nie padają kill, oni się cały czas boją. Jedna drużyna i druga boi się zainicjować walkę. Niebiescy boją się zainicjować, gdyż poprzedni teamfight im nie wyszedł. Fioletowi za to się boją, ponieważ... O, tutaj, przepraszam, poszła pierwsza inicjacja ze strony Alistara. Za to Irelia szybko wbiła się w cera. Fokus APK
pada Irelia, ale pada również Xera. Zaraz potem stają się bić Gravesa. Poszło ulti, ach, gra bardzo ładnie, unika tego grału. Graves tutaj biją jeszcze. Biją bardzo ładnie. Rozegrała to Janna, chyba niepotrzebnie Graves, tak. Końcówka życia ginie, bardzo ładnie rozegrał to w tym momencie Nautilius. Dwa kile za jeden. Wszyscy praktycznie na low. Korki jedynie. Na dużej ilości dość życia w porównaniu do innych. Wszyscy praktycznie jak zawsze życia. Nie wiem jak to się rozegrało, że tak mało kili padło. O tutaj bardzo ładnie wjazd Korkiego, próba zabicia. Gracze drużyny niebieskiej ci jednak się wycofują. Dwa kile za jeden i wieża na korzyść drużyny fioletowej. Chyba mają za mało życia, żeby robić w tym momencie Barona. Ej, sprawdzili, czy jest w lunie było. Zobaczymy, zdecydują się, nie, wycofują się. Też mi się tak wydaje, że w tym momencie robienie Barona mogło być dość ryzykowne. Niebieski mi się wydaje, że jednak robią tego Barona, będą tam szli jak najszybciej. Przewaga w goldzie zmalała w tym momencie, dzięki tym killom na korzyść drużyny fioletowej i spuszczowanej wieży. 45 800 do 43 400. Teraz nie wiesz, czy szybko zdecydowała się robienie Barona. Drużyna fioletowa już tam zmierza, nie mają ADK-li, nie mają Gravesa, chociaż ta... Kaylee ma Phantom Dancera, ma Infinity Age'a i teraz wbicie się drużyny fioletowej. Czemu nie bije reszta? Czemu sama Irelia z Nautiliusem? Tutaj lekki face, wydaje mi się, Korki z daleka stara się. Jest Valkyria przez ścianę. Pada Nautilius, pada Irelia. Fail. Mogli od razu się bić. Obie drużyny mogły się... przepraszam. Cała drużyna mogła wpaść. Tutaj brak zdecydowania. Złe zgranie. A drużyna niebieska próbuje to wykorzystać i zrobić w tym momencie Barona. Poszedł Ward. Czy będą się wycofywać? Czy oni go będą robić do końca? Próba grała, nieudany. Mało HP. Gdyby teraz w odpowiednim momencie wlecie i tak, bardzo ładnie. Próba stylu ze strony Korkiego niestety nie wyszła. Mało jeszcze był ładnie na Angela, ale raczej nie zdołał uciec. Tak, gdyby wpadła reszta stylu, gdyby wpadł Kennen. Kennen miał flesza, dobrze mówię. Nie, Kennen, przepraszam, nie miał flesza, więc nie miał za bardzo podejścia. Mógł to trochę obejść. Wilkan też mógł spróbować jakoś. Korki próbował wbić tam tylko i wyłącznie po to, żeby zestealować Barona, to nie wyszło. Kolejny kill dla drużyny. Dla drużyny niebieskiej. I do tego Baron, co zwiększył ich przewagę w goldzie. Jest 50 400 do 44 800, mimo wszystko ten mecz jest dość wyrównany. Reprezentują całkiem niezły poziom, wydaje mi się. Brakowało tej kontry dżungli na początku, ale mimo to bardzo ładnie grają obie drużyny. Tutaj decydują się drużyna fioletowa decydują się na zrobienie Dragona. Wyciągają go, niebiescy już tam idą. O, odpuszczają, nie chcą ryzykować. Zaczekają na resztę teamu, zaczekają na Korkiego, który jest głównym damage'em. W tym momencie już ma Bloodthirstera, ma Trinity Force'a i zdecydował się za zrobienie szybkiego Guardiana, widzieliśmy wcześniej. Teraz chyba będzie robił Last Whispera. Graves ma już Last Whispera, ma Phantom Dancera, ma Infinity Edge'a. O, i niebiescy wykorzystali to, że fioletowi się cofnęli, zrobili szybko Dragona. Dzięki temu Baronowi mają przewagę. I chyba zdecydują się na puszczenie mita. Drużyna fioletowa jest lekko rozbita w tym momencie. Blitzcrack, nie wiem co tam robi. Recalluje się? Tak, recalluje się. Chyba po warty, tak dokładnie, kupuje 4 warty. Nic więcej w sumie. Zdecydował się kupienie Merkurku dla Blitzcracka. Czy to jest dobry wybór? Nie, wydaje mi się, ale zobaczymy. Wszystko się jeszcze może zmienić, w każdym razie jest 20 do 13, przewaga w golda, w goldzie prawie 7000, 4, tak, prawie 7000. Niebiescy chcą odpuszczować trochę bota, fioletowi za to przynajmniej Korki wybrał się na topa, reszta siedzi na mizie, na Nautilus poszedł im pomóc trochę.
mają tego barona, mogliby go jakoś wykorzystać, nie chcą ryzykować, ale jednak z tym baronem mogliby spróbować chociaż przełować tę wieżę na robocie i chyba to będą teraz czynić. Tak, nawet Kaylee przytankuje. Pada pierwszy turet na bocie ze strony drużyny fioletowej. Nareszcie, bo już w sumie to jedyny turet zewnętrznej linii obu drużyn, który został. Nie chcą ryzykować tutaj ani niebieska, ani fioletowi, ani jedna drużyna, ani swimi, ani druga, czyli fioletowi wydaje mi się czekają na odpowiedni moment, czekają na zakończenie się buffa, które niebiescy mają dzięki baronowi. W tym momencie Kaylee wybrała się na mida, chce trochę spuszować. Jest inicjacja ze strony drużyny fioletowej, Nautilus niestety nikogo nie zdołała złapać, zobaczymy czy bliska, tak, złapie pięknie Graves, AD Carry zostaje złapany, szybko pada Kennen, wbija się Zonia, jest sfailowana. Po tym jak został wybity, dopiero jej użył, Blitzcrank pada, Kaylee bardzo ładne ulti, Kennen pada, Nautilus również, Alistar, tutaj również padnie chyba Irelia, tak, Alistar, czy ginie? Nie, ginie Korki i poszedł Ace, nie udana trochę inicjacja ze strony drużyny fioletowej, wszyscy zginęli za dwóch, dla korzyść drużyny niebieskiej wydaje mi się, że teraz spuszczają jedną albo nawet dwie wieże, mają trochę czasu, mają dokładnie 24 sekundy do zrespienia się bliskarka, puszują tego wida. Pójdą dalej, wydaje mi się, że teraz jest dobry moment, żeby pójść dalej, nie wycofujcie się, macie tą Kaylee, przepraszam, jak już budowała się pod AD Carry, to niech puszuje. Ma dość dużo atak speeda dzięki Phantom Dancerowi, jeszcze ten Infinity Edge dający damage'a. Last Whisper i spuszczają jeszcze Inhibitor, tak, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Tam cały czas słyszymy krzyki, naprawdę muszą emocje trząsać naszymi graczami, że tak to nazwę. Sam jak grałem, nawet się nie spodziewałem, że to może tak, takie nerwy przechodzi przez człowieka, nawet przez to, że w ogóle się uczestniczy w takim turnieju, do którego się w moim przypadku na przykład specjalnie jechało 5 godzin ponad pociągiem. Niektórzy no oczywiście mieli trochę bliżej, większość graczy tutaj, no, prawie wszyscy są z tego miasta, więc za daleko nie mieli, po prostu pojechali autobusem lub poszli na pieszo do jednej szkoły, zebrali się. Ja miałem trochę dalej, no. Widać tutaj, że żadne drużyny nie chce przegrać, grają bardzo ostrożnie. Nie ryzykują, nie wiem, że trochę pochopnie, tutaj jedna sfailowana akcja może przesądzić już o całym meczu, bo jest dość pytna minuta, 42 już się zbliża. Przewaga Golda na korzyść drużyny niebieskiej. Słyszę tutaj już mecz się zakończył. Nie chcę mówić na razie na korzyść kogo. Zobaczymy jak to się potoczy. Jest 25 do 15 w tym momencie. 60k Golda do 40 do 50. To jest 10k Golda przewagi na korzyść drużyny niebieskiej. Czekamy. Jak to się dalej potoczy. Tutaj słyszę okrzyki radości i okrzyki rozpaczy ze strony obu drużyn. Sam jeszcze nawet nie patrzę, kto wygrał, staram się komentować tutaj dla was, chociaż to nie jest łatwe. Widzimy tutaj puszującą drużynę fioletowych. Teraz cofają się, czekają na respawn swojego inhibitora. Graves odpuszowuje bota, Alistar siedzi na midzie, Kaylee chyba tutaj będzie robić golemy. Piękna Gravesa, piękna Alistara, żeby cofnął. Kennen chyba się cofnął po itemie w tym momencie. Zbierają się niebiescy na midzie i mogą zdecydować się na pusha. Mogą spróbować forsować teamfight, zobaczymy jak to się potoczy. Barona jeszcze nie ma. Wydaje mi się, że już niedługo może się zrespić. Chyba będą zdecydować się na zrobienie tego barona. Właśnie w tym kierunku zmierzają, wydaje mi się, że to może być dobra decyzja, szczególnie, że lada moment on może właśnie się pojawić. Jest, właśnie o to mi chodziło, respawn barona, ale nie decydują się na zrobienie go póki co, robią reda. Graves go zgadnie bardzo szybko. Tak, jest Lizard na korzyść Gravesa. I zobaczymy teraz jak to się potoczy. Czają się w krzakach. Fioletowi idą w tym kierunku. Fioletowi mają bardzo na baronie, wiedzą, że go nie robią. Poszedł shuriken. Fioletowi wiedzą, poszła inicjacja ze strony drużyny niebieskiej, zarówno fioletowej, pada Blitzcrank,
pada Nautilius, pada od razu Irelia. Kennen wybity z tej fightu, przez co jego ulti staje się bezużyteczne. Stara się fokusować Grace'a, Xerapha, pada również Kennen. I został sam Korki, który nie daje rady tutaj przeżyć. I jedynie zostaje mu Guardian Angel, po czym też ginie. I to wydaje mi się jest już koniec meczu. 30 do 16 na korzyść was, czyli drużyny niebieskiej. Gratulacje. Przewaga w goldzie 12k. Raczej tutaj już nie zdążą się zrespić gracze drużyny fioletowej. To będzie koniec tego meczu. Pierwszy mecz, oni są bodajże w naszej grupie. Dobrze mówię? Obok mnie stoją. Oni są w naszej grupie. Dobra, nasz AD Carry w ogóle nie ogarnia, co się dzieje, nie? Tak samo było podczas meczu, nieważne! W każdym razie jest wygrany mecz na korzyść drużyny was. A ja was zapraszam na kolejne mecze z tego... Tak, UFO. ja zapraszam na kolejne filmy właśnie z tego turnieju. Wrzucę jeszcze ich parę, postaram się załatwić kogoś, żeby nagrał finał, możliwe, że tam ktoś jeszcze oprócz mnie będzie to te mecze nagrywał. Proszę Banana, żeby też coś nagrał, żebym ja cały czas nie pluł języka na wszystkie mecze. I odwołuję do wideorelacji, która też jest wrzucana już na pewno na YouTubie. Nic, ja się z wami żegnam i zapraszam właśnie na te odwołuję do tamtych filmów, żebyście też tam zajrzeli. A póki co, cześć.